Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, happy wisem z rosołem. Witam was serdecznie, nie Michał Duński, jakem, żem w tym ostatnio listopadowym odcinku z właśnie wesołych kółeczek na telefony. Nie wiem, co miało znaczyć to przerobione wstęp, jak rodem z filmów Roysona, ale Patryka Roya Rojewskiego, ale no niech tam będzie. No i słuchajcie, moi drodzy. Ja to jednak dobry kłamca jestem, no. Z przypadku. Kurde, no obiecałem wam zrobić film, że zrobić ten listopad regularnym na powrót, jak te wakacje tegoroczne były. Nie udało się. A dlaczego się nie udało? Bo znowu, kurde, cała ta cholerna klotwa odwróciła moją uwagę. Ale spokojnie, no. Trzymam nerwy na wodze i staram się ją pokonać. I w ten weekend, no, grudniowy, przyszły zamierzam, już obiecuję, że to się wreszcie skończy i zaczniemy nasze finałowe rozstrzygnięcie ostateczne z tą grą. A póki mamy godzinę 22:38, to zajmiemy się kolejnymi poziomami naszej zakupowej grażyny, jakże tak ją nazwiemy memowo. Effective Shopper, efektywna sklepikarka. No, już po charakterze twarzy widać, że nie możemy mieć do czynienia z raczej sympatyczną osobą. No i swoją drogą, no jako jeszcze to jest jeszcze nie aż tak idealna, jak mogłoby się wydawać, ale zdecydowanie lepsza pora dnia niż 23. Czyli na ostrzu noża. Chwila, by nagrywać odcinek, ale no na pewno jest to o wiele lepsze do tego, aby... Ale na pewno niewątpliwie są to o wiele lepsze takie okoliczności, ale niż jakby miał tutaj zaraz nowy dzień i tak dalej. No w każdym razie, no przy poprzednich dwóch odcinkach nie było przy tym za bardzo okazji, ale teraz z kolei jest, tak więc moi drodzy, by zapoznać się z naszą nową grywalną postacią, tak więc no, by już koleś biznesowy, nieodpowiedzialny tata, koleś na wózku inwalidzkim. No to teraz poznajcie Effective Shopper, czyli taką jakby można powiedzieć grażynę z memicznego punktu widzenia, która jak widzieliście w poprzednich odcinkach poruszała się na takim wózku. No i to teraz lecimy dalej z tymi perypetiami. I na sam start, jak widać, dostajemy w ciry. Ała. No, dobij mnie jeszcze. Ależ te pułapki są wyretne. Matko! Nie! O nie, 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 nie! Nie chcę umierać! Przecena na mnie czeka! Nie! A! Ja się złapię! A! Kurde! A! Nie! No niestety. Kurde, pułapka jak z piły. A! Jazda! O nie! Co to jest? A! Ciach! O mój Boże! Ha! Okej, no to czeka nas fajna zabawa, tak jak zwykle w tej grze. Tu jedziemy do góry. Co? Wow! Okej. Skacz! O nie! Ależ te pułapki są brutalne, moi drodzy. Nie! Nie, 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 nie! Co to kurde jest? Jakaś dziwna reklama mi wskoczyła, ale już, no, wracamy do gry. Nie! To było bliskie. Ja, backflip! Ale to było dobre. Dobre, tutaj unikamy. A tu zeskaczemy! Kurde. Dobre, dobre. Podoba mi się to. Ale to już mi się nie podoba. Tu.
No ciekawe co się stanie jak wlezę nie w to co trzeba. Wolałbym się w sumie nie przekonywać o tym. Gdzie ja wlazłem? Okej, chyba coś poszło nie tak. Jeszcze raz. Elegancki, no prawie, backflip. Tutaj unikamy wszelkiego zła. Tutaj skaczemy. Kurde, ostatnie sekundzie. Aha. Aha. Careful. Ło! O kurde! Stój! Co to jest? A niech to. No dobra. Nie, 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 nie! No i co teraz ze mną będzie, co? Coś mnie pierdyknie zapewne teraz. Serio? Dobra, nie poddamy się, dopóki nie przejdziemy tego poziomu. Ciekawe, czy jest w tej grze taki nurt cooler z tak zwanej pieczonej grażyny. Tak tylko pytam. Nie! Jezu, było blisko. Kurde, no, było blisko, bardzo blisko, zdecydowanie. Nie! Ha, wal się. Co? Nie! Aha, czyli to jest randomowy gen... O, cześć, właśnie zostałem przerobiony na mielonkę. Który już zaraz zresztą z rzędu. Ja nic tu stało numer 5 zamiarka dla ciebie zgraszony. To po prostu. Ziup. Ziup. Teraz tu. Aha, czyli to jest randomowo generowane, co? Dobra. A! Jak to niby mi urwało głowę, co? Piękny frontflip grażynowy. Co to w ogóle za kiełbasa jest? Elegancko. Trudno. Kiełbocha przepadła, ale ważne, że żyje. Nie! No kurde, ale za pierwszym razem tego uniknąłem elegancko. Nie! Spadaj, spadaj, spadaj! Stój! No kurde, naprawdę?
Zobaczymy się na miejscu. Okej, okay, no i widzimy się z powrotem na miejscu. Trzeba będzie jakoś znaleźć sposób na pokonanie tego demona. Już znalazłem. Jesteśmy całkiem praktyczny. Serio. No, no, trzeba zaraz w poczuchu mnie tutaj klepać. Pośladek. Mam nadzieję, że to... Jest! Jest! Nawet nie będę oglądać z tego powtórzenia wideo. Gdyż wiem, jak to może się skończyć. Podobnie jak wiem, może się skończyć... No dobra, tutaj z kolei co mamy? Wszystkie moje zakupy podskoczyły. Ale dobra, co tam? Nie! Kolki się nabij może? Okej, okay, nie chcesz? Trudno. Nie! Jest. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Pamiętajcie o tym. Idealnie na głowie wyżem wylądował. No co ja sobie myślałem, że się stanie, co? To musiało się stać. To po prostu musiało się stać. Naprawdę. Mhm. O, kola się rozlała. A karty zostały rzucone. Kości znaczy się. Zdaje się, że to jest moja na górę. Dobrze. Wow. Kurde. Nie no, no chyba, no chyba was boli, naprawdę. Chciałbym porozmawiać z twoim menadżerem. No i do spraw technicznych tego poziomu. On jest niesprawiedliwy, moim zdaniem. Nie. A. Co ma to stanąć? Ło! Dobrze. Nie. Aha. Widzimy się z powrotem na miejscu. No i właśnie, oto jesteśmy w tym poprzednio widzianym momencie. Jak widzicie, należało tutaj skoczyć. Zdecydowanie skoczyć. I teraz dopiero możemy udać się na dół. Ała! Moja ręka! Nie! No ciekawe, jak mam tam wjechać. Ciekawe. Może na przykład tak! Dobrze. Dobrze. Nie! Serio? Ej, nieco się trafi, naprawdę. Dobra, tym razem udało mi się tu dotrzeć w jednym kawałku! Uff. Czy mi się uda to? Jak ja mam tu za... No dobra, no i teraz się wam zapytam, o godzinie 23 idealnie, jak ja mam tam do cholery jasnej wyhamować, co? No nie wiem, może tak? A no właśnie, tak. Skok. No i jedziemy dalej. Chryste, ja się boję.
Jezus Maria, ale to było dynamiczne. Nie! Nie! Zobaczymy się, kurde, na miejscu, kochani. Okej, okay, policja Kordubaca, udało nam się wreszcie dotrzeć tam, gdzie mieliśmy. Zjeżdżamy tu? Ciekawe co? Meta, moi drodzy, meta. Jest! Dobrze, że jej nie przeskoczyłem. No i spadliśmy przepaść. Tak więc, żegnam cię, Grażyno, i żegnam ja tak samo was. Nawet nie będę sprawdzać tych replayów. Następny odcinek się sprawdzi. A teraz póki co jakoś mamy już ponad godzinę 23, prawie 15. No to nie pozostaje nam nic innego, jak zakończyć go w tym momencie. I... życzę wam miłego, miłego wieczorku, dnia, czy kiedykolwiek to oglądacie. Tak więc zgodnie z obietnicami, obiecuję wam, no, zwalczyć wreszcie, że ta klątwa już ma się ku swojemu końcowi, no, chociaż ta nie wydaje za wygraną i tak dalej, ale no, ma się już ku końcowi, spokojnie, tylko jeszcze trzeba, ten, no, pokonać jej to bronienie się, to przełamać tej defensywy tam odbywającą się w Zrokocenie i tak dalej, no, różne tam metafory bojowe. 23:15. I kiedy to się stanie, to ten. Będziemy się widzieć już regularnie tam w grudniu, mając nadzieję, że uda nam się wreszcie skoczyć serię z tej gry. A póki co, to żegnam się z wami, życzę wam miłego wieczoru, no i do zobaczenia w następnym razem, no już w grudniu. I obiecuję, że w grudniu, no jak nie przez cały kurde rok, to przynajmniej dopiero... No wobec tej chwili, no uda mi się nagrać wreszcie ten film podsumowujący zeszły rok. A tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia. I cześć. Tak jak mówię, widzimy się już w grudniu. Widzimy się już w grudniu. Gdzie oficjalnie zaczniemy nasz, no, końcoroczny maraton odcinków Wielki z Happy Wheelsów. Tak więc wyczekujcie!